Witajcie, ja nazywam się Maciej Pawlicki, znany niektórym może z sieci jako Lerak i zapraszam na pierwszy premierowy odcinek podcastu Wilkowyje FM, gdzie będziemy rozmawiać na temat drużyny Leśnych Wilków z Minnesoty. Jest to według mojej wiedzy chyba jedyny taki podcast w całości poświęcony Minnesocie Timberwolves na polskim YouTubie, a ze mną dzisiaj będą Jacek Rafał, znany wam jako Jamjack. Siemano. I Mikołaj Dymek, którego możecie kojarzyć również jako Dymu. Cześć, witam. Razem tworzymy profil facebookowy minnesotatimberwolves.pl, na który was zapraszamy. A takim głównym winowajcą czy inicjatorem naszego dzisiejszego spotkania i to, że wreszcie zdecydowaliśmy się nagrać, jest Piotr Zarychta, który zdecydował się jakby wskrzesić do życia kultową gazetę z czasów przynajmniej mojej młodości, Magic Basketball. No i zaproponował nam między innymi, żebyśmy spróbowali coś nagrać i spróbowali sprawdzić się w takiej formule, jakie są podcasty. Dlatego wychodzimy naprzeciw temu wyzwaniu i oczekiwaniu i spróbujemy nagrać coś sensownego dla was tu wszystkich. Tak jest. I wygląda na to, że jak tutaj znajdziemy naszego grono słuchaczy, to może być z tego cały cykl, bo z tego co wiem, to Bullsi już trzeci podcast nagrali, także mam nadzieję, że podążymy podobną drogą. No zobaczymy, oby nam się to udało. Najpierw nagrajmy coś sensownego, a więc panowie, po kolei. Na dzisiaj sobie przygotowaliśmy taki wydaje mi się dosyć oczywisty temat, by wziąć na tapetę naszą, powiedzmy, świętą trójcę z Minnesoty. Chodzi mi oczywiście o zawodników, czyli Jimmy Butler, Andrew Wiggins i na ostatnim miejscu, myślę, najmniej kontrowersyjna postać z tych trzech, Karl Anthony Towns. Zacznijmy może od bohatera ostatnich dni. Jimmy Butler kilka dni temu odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu, która opiewała na 4 lata i 110 milionów dolarów. Tak jak przyznaje właściciel, są głównymi podstawami są zapewne względy finansowe, ponieważ za jakiś czas może zarobić więcej. A czy według was kryje się za tym coś więcej? Czy to może jednak do głosu dochodzą niektóre te plotki, które wypływają dotyczące chęci jego gry na wschodzie? Nie wiem, uwicia sobie ciepłego gniazdka na wschodzie wraz z Kyrie Irvingiem w obliczu dzisiejszych wymian, które parę godzin temu miały miejsce, czyli Kawhi Leonard do Toronto za Damara DeRozana, to trochę to zmienia układ sił, ale zobaczymy, jak to będzie za rok. Więc, także wracając do Minnesoty. Jak wy widzicie kwestię Jimmy Butlera w tym i w kolejnych ewentualnie sezonach w Minnesocie? Może Jacek. No ja uważam, że tak jak mówiłeś, jest to czysto biznesowy ruch ze strony Butlera. Podpisując też przedłużenie, pozbawiłby się potencjalnych bodajże 30 milionów dolarów przez kolejne 5 lat. W sensie jak podpisze za rok, to będzie miał jeszcze 5 lat, więc de facto zabezpieczyłoby to jego finanse na okres właściwie już do głębokiego weterana. Także ja tych plotek na portalach społecznościowych osobiście nie traktuję poważnie. W tej chwili każda najmniejsza plotka, każdy najmniejszy komentarz na Instagramie czy na Twitterze jest traktowany jak nie wiadomo co, a Jimmy, mam wrażenie, się z tego wszystkiego w duchu po prostu śmieje i ciężko przygotowuje się przy następnym sezonie. Wspominał, że no, jak nie wezmą się za mnie w to lato albo w następne, to będę grał gdzieś tam, tak w wolnym tłumaczeniu na polski, więc to gdzieś tam wcale nie oznacza, że to będzie poza Minneapolis, w co wszyscy głęboko wierzymy. No i tutaj się pojawia pytanie, od czego to zależy. No i kluczowy będzie następny sezon, to oczywiste. W poprzednim sezonie mieliśmy zupełnie nowy skład. Teraz będziemy mieli kolejny obóz przygotowawczy i kolejny sezon na zgranie się. I można wierzyć w to, że będzie to jeszcze lepszy sezon niż poprzedni. Końcówka, wiadomo, była trochę nerwowa, zajęliśmy ostatecznie 8 miejsce, ale pamiętajmy, że gdyby nie kontuzje Butlera i Tiga, to moglibyśmy skończyć w okolicach 3-4 miejsca i to dalej nie jest wykluczone mimo wzmocnień Lakersów, w sensie wzmocnienia Lakersów LeBronem i tego, że inne kluby nie śpią, to nadal możemy się liczyć w stawce. Wszystko zależy od
od przyszłego sezonu. Mamy młodych graczy, którzy mogą odpalić. Mamy potencjalnie wzmocnioną ławkę w defensywie naszymi debiutantami i Antonem Tolliverem. Jamal Crawford poleciał, który był najgorszym obrońcą całego zespołu. A Tips i Taylor cały czas jak mantrę powtarzają, że mieliśmy siódmy zespół w ataku, jeśli chodzi o pierwszą piątkę, w obronie, jeśli chodzi o pierwszą piątkę, piąty w ataku. Więc potencjał jest, że jeśli uda wyrównać jakąś tą rotację, polepszyć szczególnie obronę z ławki, to myślę, że możemy walczyć o najwyższe cele i Butler może poważnie rozważać, czy zostanie w Minnesocie na dłużej, szczególnie, że jako klub będziemy mogli zaproponować mu 5 lat zamiast 4 w przeciwieństwie do innych drużyn. Także ja to tak widzę. I oddaję głos Mikołajowi, niech on teraz się wypowie, co myśli o tym. Ja tutaj dokładnie zgadzam się z Jackiem. Jestem przekonany, że to jest czysto biznesowa, przynajmniej na tym etapie, decyzja Jimmy'ego Butlera. Zresztą jak tutaj jesteśmy we trzech, myślę, że każdy z nas, mając jakby wizję, możliwość podpisania 5-letniego przedłużenia, nie 4-letniego, za lepsze pieniądze, też byśmy to, też byśmy poczekali po prostu. I Jimmy Butler też, wydaje mi się, że chce poczekać i zobaczyć, jak rozwiną się Towns i Wiggins. Czy faktycznie to będzie drużyna, która będzie mogła walczyć razem z nim o te najwyższe cele. I oczywiście, tak jak powiedział właściciel Glenn Taylor w podcaście z Darrenem Wolfsonem bodajże, jest to jakieś ryzyko, które podejmuje Jimmy Butler, tak? Bo jeśli odpukać doznałby kontuzji w tym sezonie, to oczywiście jego pozycja negocjacyjna byłaby dużo gorsza. Ja jestem przekonany, że my na pewno będziemy chcieli podpisać z nim kontrakt w przyszłym sezonie i zakapować się na najbliższe 5 lat, mając 3 maksy. Ale no, generalnie nie mamy trochę wyjścia. Gdybym był Tipsem, może próbowałbym porozmawiać z Butlerem, sprawdzić, czy on, może nie teraz, ale jakby w trakcie sezonu, zobaczyć, jak rozwija się sytuacja i spróbować jakby wymusić od niego jego decyzję, żeby po prostu poinformował Thibodeau wcześniej o tym, czy planuje zostać w Timberwolves, czy nie. Jakby nie zwracam też uwagi na te wszystkie rzeczy, które Butler robi w social media, bo wydaje mi się, że on jest doskonale świadom tego, jak działają media społecznościowe i po prostu bawi się też z dziennikarzami, wydaje mi się, tutaj. Więc wydaje mi się, że po prostu na razie nie mamy się co martwić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał początek sezonu w naszym wykonaniu i czy będziemy musieli robić jakieś nerwowe ruchy. Nie wiem, jak ty, Maciek, myślisz. Znaczy to właśnie, bo teraz porozmawiamy tak konkretnie o pieniądzach, które Butler mógł dostać, a ich nie wybrał, a jakie ma w perspektywie. On odrzucił 4-letnie przedłużenie na kwotę 110 milionów dolarów. Po zakończeniu najbliższego sezonu, jeżeli nie wykorzysta swojej opcji w obowiązującym jeszcze kontrakcie, bo to pamiętajmy, że on jeszcze na sezon 19-20 ma opcję w swoim kontrakcie, ale już myślę, że można stawiać pieniądze i to duże pieniądze na to, że z tej opcji nie skorzysta. Jeżeli w przyszłym roku zostanie wolnym agentem, to inne kluby poza Timberwolves będą w stanie zaproponować mu 4-letnią umowę na kwotę około 140 milionów, a Wolves będą mogli przedstawić mu ofertę nawet 5-letnią na kwotę 190 milionów, czyli poziom maksa, który teraz właściwie też będzie dostawał Karl Anthony Towns. Pewnie niedługo, na dniach będzie podpisywał taką umowę. No ale właśnie, takie 5-letnie przedłużenie z Butlerem, jeżeli zdrowie dopisze, ten sezon okaże się sportowym sukcesem, bo pamiętajmy przecież, że bez względu na jakieś relacje między zawodnikami, każdy będzie grał o zwycięstwo, bo to są zawodowcy i trzeba to tak traktować. No ale podpisanie tego 5-letniego kontraktu na 190 milionów dolarów z Butlerem, no spowoduje, że w ostatnim roku tego kontraktu, czyli to byłby sezon 2023-2024, 34-letni wówczas Butler zarabiałby aż 44, prawie 45 milionów dolarów za sezon. A Wolves jeszcze sezon wcześniej, czyli 22-23, no byliby, tak jak mówiłeś, Mikołaj, zakorkowani,
jeżeli chodzi o trzy maksymalne kontrakty, bo wtedy był Butler, Karl Anthony Towns i Wiggins. I teraz właśnie ja się zastanawiam, czy Wolves powinni, trudno teraz przed tym sezonem, jeszcze jak nie wiemy, jak właściwie rozwinie się ten sezon, zarówno sportowo, jak i zdrowotnie dla Butlera i dla pozostałych zawodników, czy takie angażowanie się w kontrakt, który finalnie no, może nas przytkać, będzie korzystne dla Timberwolves? Mikołaj, ty mówiłeś o pieniądzach, czy to tak jak ty patrzysz właśnie na ten pięcioletni kontrakt w kontekście tego ostatniego roku kontraktu, czy ostatnich dwóch lat kontraktu, już wtedy by był zaawansowany wiekowo, byłby Butler, a wiadomo, że kolana no, już nie są najmłodsze jego. No nie, ten kontrakt wygląda masakrycznie i patrząc na przebieg, jaki Jimmy Butler ma w NBA i pod kim przede wszystkim grał, czyli pod naszym ukochanym Tipsem, wydaje się, że właśnie w czwartym czy w piątym roku tego kontraktu może być po prostu cieniem zawodnika. Spójrzmy na Luola Denga na przykład, tak? Zawodnik, którego praktycznie nie ma już w lidze w ogóle. A dostaje 20 milionów za sezon i dostanie w tym i w następnym sezonie jeszcze takie pieniądze. Więc oczywiście w idealnym świecie dla nas najlepiej by było, gdyby Butler podpisał właśnie jakiś ten taki krótki kontrakt, tak, jakie teraz są modne, powiedzmy tak 2-3 lata max, czy nawet 1 plus 1. Wydaje mi się, że byłoby to coś lepszego dla nas, ale niestety no, nie jestem tutaj optymistą i wydaje mi się, że jeżeli będziemy chcieli zatrzymać Jimmy'ego Butlera w składzie, no to damy mu 5 lat i też no, nie oszukujmy się, no jakby Minnesota nie jest taką organizacją, gdzie wolni agenci lgną i przychodzą po prostu ławicami. Zdobyliśmy Butlera w wymianie i moim zdaniem musimy zrobić wszystko, żeby go zatrzymać. No i te 5 lat musimy mu po prostu dać. Nie wiem, co Jacek myśli o tym. No, mi się też wydaje, że za bardzo nie mamy wyboru. Generalnie w tym podcaście, którego też słuchałem, Taylora z Darrenem Wolfsonem, Taylor wypowiadał się w takim tonie, że po prostu chce zatrzymać Butlera za wszelką cenę. No jest to twarz organizacji w tej chwili. Awansowaliśmy do playoffów pierwszy raz nie wiadomo kiedy i po prostu strzałem w stopę byłoby teraz kombinowanie, żeby tutaj może zatrzymać go troszeczkę taniej, jak zaraz wyskoczy jakaś drużyna i po prostu nam go zgarnie, a my zostaniemy z niczym, tak? Więc jakby... Znaczy, Glenn Taylor, przepraszam, że ci wiedzę słowa. Glenn Taylor tam użył też takiego stwierdzenia, że oczywiście zachować Butlera za wszelką cenę, ale jest gotów płacić podatek od luksusu, chyba tylko w momencie, jeżeli będzie to miało związek z sukcesami sportowymi, tak mi się no wydaje. Tak, że to musiało być w parze zdecydowanie, nie? Bo wiesz, Butler mam wrażenie, też nie jest typem zawodnika, który poleci tylko na kasę i zostanie w zespole średnim, nie wiem, typu Melo. W sensie Melo w Nowym Jorku podpisał kontrakt, nic tam nie ugrał, ale zgarnął kasę, tak? Ale Butler mam wrażenie, by chciał pójść na jakiś kompromis i najwyżej dostanie 4 lata od drużyny, a nie 5, ale tam będzie wygrywał. Więc mam wrażenie, że jak sukcesy sportowe przyjdą w tym sezonie, to jakby to się wszystko zepnie. Butler będzie chciał zostać, a my będziemy chcieli go podpisać, nie? Więc no wszystko zależy od nadchodzącego sezonu, od tego jak się gwiazdy rozwiną, w sensie nasze młode gwiazdy. I na tej podstawie będzie podejmowana decyzja po obu stronach, mam wrażenie. No właśnie, tak? Bo tak może płynnie teraz przechodząc. Rozwój młodych gwiazd to każdy z nas chyba zna potencjał Kata, bo on już udowadniał w sezonie regularnym. No. Troszkę miał mały czołg w playoffach, ale nie wracajmy do tego. Andrew Wiggins. Wydaje mi się, że teraz możemy płynnie przejść do jego osoby. Jak już wspomnieliśmy, obiekt westchnień Glenna Taylora, który ślepo w niego wierzy i uważa, że powinien Andrew dostać jeszcze nie jedną, nie dwie, pewnie nie trzy szanse w naszej organizacji. Tak się trochę śmiałem swego czasu, zastanawiając się w ogóle nad osobą Wigginsa u nas w organizacji, w klubie, że taki mały kult Andrew Wigginsa się tworzy, bo wszyscy się do niego modlą, a właściwie modlą się o to, żeby zaczął grać na miarę nie tylko pieniędzy, które zacznie zarabiać w tym roku, ale na miarę tego, co się mówiło, gdy przychodził do NBA, gdy był wybierany z numerem pierwszym przez Cleveland Cavaliers, że był porównywany nawet do samego LBJ-a. No właśnie, czy Andrew Wiggins, grając pod
nazwijmy to, pod Jimmy Butlerem, grając w parze z Jimmy Butlerem, który jednak bardziej sobie z tego, co ostatnio czytałem, ceni na przykład Markusa Johanta, który wydaje się charakterologicznie bardziej do niego pasować, bo ich historia może się potoczyć podobnie w lidze, też taki walczak harujący w obronie, którego bardzo sobie bym życzył, żeby Minnesota przedłużyła, ale na razie z tego co docierają głosy w klubie, jest intencja, żeby przedłużyć, ale jeszcze nie były poczynione żadne kroki. Wracając do Andrew Wigginsa, czy myślicie, że on jest w stanie, czy ten nadchodzący sezon będzie dla niego na tyle przełomowy, żeby organizacja na tym ewidentnie skorzystała i na tym, żeby no, przekonać do siebie sportowo, było nie było Jimmy'ego Butlera? Jacek, jak myślisz? No, nie ukrywajmy, na Wigginsie ciąży mega presja. Niby ma już podpisane na to 5 lat, ale no w zeszłym sezonie jeszcze miał kontrakt debiutancki, a dopiero w tym wchodzi ten maksymalny. Jeśli w tym roku faktycznie nie pokażesz tego wart, to wyleje się na niego takie wiadro hejtu ze wszystkich stron i nie tylko ze stron fanów Timberwolves, ale ze stron wszystkich fanów NBA, że to najgorszy kontrakt w NBA i będą takie nagłówki, bo one się klikają. No, po prostu musi stanąć na wysokości zadania. My sobie tego życzymy, ale to lepiej też dla jego głowy, bo będąc tak mieszany z błotem ze wszystkich stron, to pewnie nie będzie mu fajnie, więc na jego miejscu po prostu zapierniczą codziennie ostro, żeby sprostać tym wymaganiom, bo no właściwie będzie na świeczniku całej ligi, tak? Jestem optymistą w tej kwestii, bo co nam pozostaje? On jest tym kluczowym trybikiem w naszej maszynie. Od niego zależy, czy zespół wejdzie na wyższy poziom, czy Butler będzie chciał zostać. Jakby on musi sprostać wymaganiom tym, które ma zapisane w kontrakcie, żeby ten kontrakt się zwrócił, żeby to wszystko miało sens, tak? Więc no mam nadzieję, że mu się uda, ale niczego nie możemy być pewnym, tak? Niby poprzedni sezon był regresem do jeszcze poprzedniego, ale trzeba dać mu czas. I to może być ten sezon. Jak myślisz, Mikołaj? Mnie wydaje się, ja szczerze liczyłem, że to będzie poprzedni sezon, kiedy faktycznie zobaczymy już takiego Wigginsa, jakiego byśmy chcieli widzieć. No niestety się to nie wydarzyło. Był regres. Nie tyle może co regres, bo regres statystyczny był widoczny na przykład w zdobytych punktach, gdzie zdobywał na przykład 6 punktów na mecz mniej niż sezon wcześniej, no ale to było też związane z tym, że po prostu miał mniej tych posiadań dla siebie, tak, bo przyszedł Jimmy Butler, mniej tych rzutów, ale jakby wszystkie inne statystyki, skuteczność z gry, zbiórki, przechwyty, to jakby zostało na takim samym poziomie i nie było widać tego postępu. Liczyłem, że w obronie ten postęp może będzie troszkę bardziej widoczny i czasem były takie przebłyski. Niektóre mecze, kiedy Wiggins potrafił usiąść na przeciwniku i naprawdę wyłączyć go z gry, czy walczył o piłki na deskach, coś czego bardzo mi brakowało w poprzednich sezonach, ale to były jakby takie sporadyczne sytuacje i nie widziałem tego przez cały sezon. Mamy go na maksymalnym 5-letnim kontrakcie przez najbliższe 5 sezonów i mogę postawić duże pieniądze, że przez co najmniej 4 będzie u nas grał. I już się z tym pogodziłem, więc nie wypada mi w niego nie wierzyć, zresztą przyhandlowałem po niego też w jednej z moich lig dynastycznych fantazji, oddałem Paula George'a za niego, więc to już jest moja wiara jest już podwójna tutaj, więc albo Andrew teraz, albo... No. Dostaniesz przodownikiem kościoła Wigginsa. Tak jest, kapłanem. Dokładnie. No, znaczy ja wam powiem, że ja sobie też szczerze życzył, żeby Timberwolves grali każdego możliwego wieczoru przeciwko Cleveland, bo z tego, co chyba wszyscy pamiętamy, to po prostu w meczach z Cleveland Andrew jest na wszystkich stronach parkietu. Obrona, atak, skuteczność, krycie, przechwyty, wszystko, total. Zawodnik totalny. No, takiego Wigginsa bym chciał oglądać w każdym meczu.
Jeszcze teraz ten, jeszcze teraz przeciwko Lakers, przeciwko LeBronowi. Też no zobaczymy, czy to jest właśnie czy to jest... On w niego nie wierzył i nie zamieścił go w liście, pamiętasz? Tak, zobaczymy, czy to jest właśnie kasus LeBrona, czy organizacji Cleveland. Ale jeszcze słowo Andrew Wigginsie, bo ty mówiłeś też o tych statystykach, że one się zatrzymały. Ja bym jednak był bliżej temu, że zanotował regres, bo trzeba pamiętać, że choćby z rzutów wolnych ta jego skuteczność się drastycznie pogorszyła. Czyli w sytuacjach, że mimo oddaje mniej rzutów na mecz, czyli teoretycznie powinien być mniej zmęczony w momencie, kiedy staje na linii, bardziej skoncentrowany, to jednak to się jakoś nie przekłada. 0-1 koło albo tam 1-1. Pytanie do was jeszcze takie. No, mówimy, że Andrew Wiggins powinien zaliczyć teraz postęp, tak? No ale ma braki zarówno na atakowanej stronie parkietu, jak i po bronionej. Jak myślicie, czy w ataku, czy w obronie? W tym momencie tkwi w nim większy potencjał, czy w nadchodzącym sezonie, bo trudno sobie mi wyobrazić, że on nagle stanie się maszyną do seryjnego zdobywania punktów na skuteczności powyżej 50% za 3 i będzie kasował wszystkich, po prostu wszystkie trójki w lidze, broniąc przeciwko nim. Po której stronie parkietu powinien właściwie skupić się teraz, żeby w tym nadchodzącym sezonie ten jego impact na grę całej drużyny był bardziej widoczny i żebyśmy z tego odnieśli większe korzyści. Mikołaj. Myślę, że najlepiej było, gdyby poprawił się po obu, ale no to raczej jest ciężko. To, co mi się podoba u Wigginsa, to jest gra jakby jego tyłem do kosza w post-up. To jest jednym z lepszych zawodników na swojej pozycji w lidze, moim zdaniem. Ale byłoby super, gdyby dodał rzut za trzy. Regularny rzut za trzy, gdzie trafiałby powiedzmy dwie trójki w meczu. W każdym meczu dwie trójki. I to byłoby moim zdaniem już coś ekstra. Ale jednak ten postęp w obronie najbardziej wydaje mi się, że jest potrzebny. Tak, gdy na przykład powiedzmy na przełomie pierwszej i drugiej kwarty Wiggins gra z rezerwowym unitem i jakby swoją postawą w obronie też potrafi pokazać tym rezerwowym, że teraz on jest jakby tutaj najważniejszy na parkiecie i jakby dobrą grą w obronie pociągnął tą grę tej drużyny, bo jak wiemy, obroną wygrywa się mistrzostwa, tak? Więc jeśli nie będzie dobrej obrony po jego stronie, to ciężko liczyć, że on ci po prostu jakoś rozwinie. Jacek, jak myślisz? Obrona czy atak? Co byś wybrał? Co byś wybrał jako pierwsze? Jakby Wiggins. Obronę bym wybrał jako pierwszą. Ale W połączeniu z czymś takim, że w tej chwili, patrząc na profil naszej ławki rezerwowych, my możemy korzystać na tym, że ona będzie świetna w obronie. Poprzednio mieliśmy takiego Jamala Crawforda jako lidera ławki, prawda? I on tam miał najgorsze defensywne wskaźniki w lidze. Było kilka meczów, które nam wygrał. Ale można powiedzieć, że z nawiązką się odpłacił w braku obrony, czy tam właśnie zawinił. No więcej nam przegrał niż wygrał, tak jest moja ocena. Tak, no dokładnie. No, nawet jak to było na zero, paradoksalnie najbardziej na odejściu Crawforda może skorzystać Wiggins, bo na miejscu Tipsa ustawiłbym Wigginsa jako lidera naszego rezerwowego unitu. I pozwolił mu właśnie na jakby no więcej granie pod siebie, tak? Żeby rozgrywał pick and roll, żeby stawiał piłki na post-up. No i patrząc na naszych debiutantów, którzy mają zasilić ławkę, no to mamy ławkę złożoną praktycznie z samych atletycznych zawodników, nastawionych mocno na obronę i na przechwyty i na bloki. I możemy po prostu wymuszać w słabszych ustawieniach przeciwników straty i niecelne rzuty i wyprowadzać zabójcze kontry. No, Wiggins w transition potrafi być świetny, tak? Nieraz pokazywał efektowne wsady z kontry. Właśnie mam wrażenie, że tutaj leży największy jego potencjał, żeby obroną wymusić atak w tych rezerwowych ustawieniach. I na tym bym się najbardziej skupił. No, oglądałem ligę letnią. Ci Okogi i Diop to super, super surowi w ataku, ale można oddać piłkę w ręce Wigginsa, niech on kreuje. Tyus Jones będzie sypał trójeczki.
No tak, ale pamiętaj, że mamy jeszcze mamy Rose'a i pana Dienga z wielkim kontraktem, który daje nam sześciu w tej rotacji rezerwowej, jeśli dodamy do nich Wigginsa. Tam... No tak, no Dieng też nie jest najgorszym obrońcą. Może do ideału mu dużo brakuje, ale ustawiłbym jakieś takie piątki, żeby Wiggins jak najwięcej miał w nich piłkę w ataku i niech próbuje wykorzystać swoje przewagi w grze 1 na 1, a nie gra jako spot-up shooter, co jak wiemy średnio mu wychodzi. I skupię się głównie na obronie, dlatego wybrałbym najpierw obronę i próbował po prostu jak najwięcej wymusić strat przeciwników w rezerwowych ustawieniach i ładować się pod kosz z kontry po prostu wszyscy, bo Okogi to potrafi, Diop też to potrafi, a Wiggins to potrafi najlepiej, tak? To jest jakby poza grą w post-up, jego wjazdy i efektowne wsady są jego jakby znakiem rozpoznawczym, więc tu bym szukał jakby takiego klucza do otworzenia w jego grze tego, co najlepsze, tak? Ty co myślisz, Maciek? Znaczy, ja się zgadzam ogólnie, wydaje mi się, że obrona to jest jednak, tak jak powiedział Mikołaj, obroną się wygrywa mistrzostwa i to jest jednak kluczowa rzecz i ja bym był jednak za tym, żeby Wiggins rozwinął się w obronie, bo myślę, że ten arsenał ofensywny, który w tym momencie posiada, jeśli doda do tego trochę pewności siebie i jakąś dozę koncentracji, to będzie w stanie go wykorzystać z większą efektywnością. Ale jak już jesteśmy przy obronie, myślę, że możemy też płynnie przejść do naszego trzeciego muszkietera, który też w niedługich dniach ma podpisać, niedługo ma podpisać swój drugi kontrakt w NBA. Czyli będzie to maksymalne przedłużenie. Mówił też o tym Taylor w rozmowie z Wolfsonem, że oferta jest już na stole, że czekają teraz tylko, aż Karl Anthony Towns pojawi się w Stanach, bo jak wiemy, ostatnio krążył po Europie i wysyłał tylko zdjęcia na Instagramie z różnych ciekawych miejsc, głównie we Włoszech. Oferta dla niego leży na stole. Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że on w przeciwieństwie do Wigginsa jednak w tych swoich pierwszych sezonach zasłużył na te pieniądze, żeby powierzyć mu ster organizacji w najbliższych latach, bo myślę, że na taką rolę też jest szykowany, żeby współdzielić tą rolę z Butlerem, a mam nadzieję, że docelowo także z Wigginsem. No ale tu właśnie, bo tutaj też ten sam problem co u Wigginsa, jeżeli chodzi o obronę i to, co chyba widzieliśmy też w playoffach, że jednak on jest idealnym takim przykładem, że pierwsza styczność z playoffami gracza młodego i trochę odbił się od tej ściany, nie? Myślicie, że teraz ta lekcja, którą na pewno i te wnioski, które wyciągnął po playoffs przełożą się na kolejny sezon czy kolejne sezony i podejście Kata do rozgrywek czy do swoich obowiązków na parkiecie? Jak myślicie, Jacek? No, tam się zawsze wydawał takim kolesiem, który jak się odbije ściany, to od ściany, to potem próbuje przełożyć w nią mocniej, żeby w końcu ją rozwalić. Także mam wrażenie, że ta jego osobowość i ta jego sportowa złość znajdzie odzwierciedlenie w przyszłym sezonie. No, zawsze po wszystkich wypowiedziach na przykład był chyba taki mecz, gdzie miał jakoś tam mnóstwo punktów na świetnej skuteczności, ale drużyna przegrała i on powiedział, że no, powinien być lepszym liderem, bo najważniejsze jest zwycięstwo drużyny. No i on sam sobie na pewno zdaje sprawę w swojej głowie, że w playoffach zawiódł, że Capela go totalnie zjadł. Oczywiście ma wytłumaczenie, że Capela to jest doświadczony defensor, że w playoffach jest gra zupełnie inna, to był jego pierwszy raz, tak? Ja po swoją sportową złość i po prostu pokażę nam jeszcze lepszą grę, tak? I mam nadzieję, że nie spocznie na laurach, że wybór do All-NBA i Max to jest wszystko, co ma osiągnąć w karierze i wystarczy. Na to liczę. Ty, Mikołaj? Ja mam taką jedną obserwację, zarówno odnośnie Wigginsa i Townsa, i nie wiem, czy też się ze mną tutaj zgadzacie, że obaj, żeby wskoczyć na ten wyższy poziom, na jaki liczymy, że wskoczą, po prostu muszą się wzmocnić fizycznie. I ta seria z Houston
i starcie Townsa z Capelli, gdzie faktycznie, tak jak mówiłeś Jacek, no pozjadł go po prostu Capella, no Towns w niektórych momentach nie istniał. I wydawało mi się, że po prostu Townsowi brakuje takiej zwykłej siły fizycznej, masy. I widziałem jakieś tam filmiki, gdzie Towns tam widzę, że pracuje na siłowni. No już te wakacje. Pakował, te sznury ciągał i w ogóle. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że po prostu wzmocni się fizycznie, bo jednak na tej pozycji wiadomo, ta NBA się zmienia i ta pozycja centra trochę tak odchodzi do lamusa, ale jeśli masz takiego centra, który jest silny fizycznie i potrafi po prostu grać tyłem do kosza, to przez niego grasz i to inni muszą się dostosować jakby do twojego stylu gry, tak? Więc wydaje mi się, że to jest... Townsowi brakuje właśnie tego, że oprócz obrony, gdzie liczę też na duży progres w obronie, że będzie jakby tutaj zawiadował całą obroną naszej drużyny, ale wydaje mi się, że właśnie ta fizyczność jest to, czego potrzebuje Towns i mam nadzieję, że właśnie praca, jaką wykonuje już, co widzimy w to lato, przyniesie efekty. Nie no wiem, czy Maciek się zgadza. Jeśli mogę wtrącić, obaj zawodnicy wchodzą w taki swój fizyczny prime, jeśli chodzi o wiek, tak? Przyszli do NBA z takim nastoletnim, dwudziestoparoletnim ciałem, a teraz to ich ciało będzie stawało się no właśnie o najlepszych możliwościach fizycznych, tak? Nie wszyscy są tak jak Ben Simmons, że przychodzi i ma ciało weterana, tam 26-27 lat, a gościu ma 20, tak? I tak Ben Simmons też się trochę zderzył ze ścianą w playoffach, ale no, niektórzy gracze potrzebują na to czasu, żeby właśnie dojrzeć fizycznie do tej ligi, no bo niby teraz się opiera na szybkości i tak dalej, ale cały czas z tą siłą, taką fizjolską grą właśnie w playoffach bardzo wiele zawodników potrafi być totalnie wytrąconych z rytmu i po prostu widać to było świetnie po Townsie w zeszłym sezonie, także jeżeli solidnie przepracuje lato, tutaj też możemy być dobrym i nie możemy go jeszcze przekreślać, tak? Po jednej nieudanej serii. Znaczy, no mi ja też jestem zdania, że tu przede wszystkim fizyczność Townsa jest problemem, żeby wszedł ten poziom wyżej. Pamiętam w tym sezonie, jak oglądałem jeden z meczy z Filadelfią, to nasz komentator Jim Peterson został zapytany, czy kogo sobie ceni wyżej, czy Townsa, czy Embiida. On wskazał wtedy Townsa, że on jest bardziej rozwinięty koszykarsko i jeżeli miałby budować organizację, wybrałby Townsa. No ale jakieś wyniki czysto sportowe, czy postawa na parkiecie, czy choćby postawa w tym off-season, bo muszę przyznać, że tak jak niektórzy gracze dosyć intensywnie promują, nazwę to w ten sposób, sposób spędzenia czasu w tym off-season, czyli krótkie wakacje i trening. Tak Towns, gdzieś przeczytałem, pod wpływem rozmów chyba z Kevinem Garnettem, stwierdził, że musi się tam na miesiąc czy na dłuższy oczyścić, że musi naładować akumulatory w ten sposób i dopiero wejść. No co w przeciwieństwie, w zestawieniu z tym, co robi na przykład Jimmy Butler, czy właśnie Embiid, czy chociażby Mobamba, tak? Też rzucają te filmy, że ci duzi, silni zawodnicy, którzy poza grą właśnie w post dodają do swojego repertuaru trójki i ta pozycja stricte centra już nie jest związana ze staniem pod koszem, łapaniu piłek i dobijaniu tego, co nie trafili inni. No to oni jednak te wakacje pracują dosyć ciężko. Mam nadzieję, że Towns po prostu nie pokazuje nam wszystkiego, co robi w te wakacje, albo ten program treningowy ma tak zintensyfikowany i tak zna dobrze swoje ciało, że będzie w stanie jakby wejść na ten sam poziom, czy nadgonić ten poziom treningu. Bo myślę, że to rzeczywiście w przypadku Karla jest główny problem. Co do kwestii finansowych, chyba nikt z nas tu nie ma wątpliwości, tak jak w przypadku czy Wigginsa, czy Butlera, że Towns po prostu na te pieniądze zasługuje, tak? Nie mamy chyba w tej kwestii tutaj żadnej osoby, która by wyłamałaby się z tej tezy. No nie sądzę tutaj akurat, że po prostu tak samo to jest, tak jak w sytuacji Butlera. Chcemy Townsa, musimy mu dać maksa. Każda inna drużyna w lidze dałaby mu maksa, my możemy dać największego, najdłuższego,
Więc to jest po prostu no-brainer. No, gdybyśmy to kombinowali, to byłby cios w policzek i zostałoby to odebrane tak jak przy kombinowaniu przy Kevinie Love. Ale wtedy była trochę inna sytuacja, bo tylko jeden zawodnik wtedy mógł dostać maksa, dlatego organizacja poszła w Rickiego Rubio, że on dostanie maksa, a Kevin Love nie, i z tego wynikło. Teraz możemy dwóm zaproponować przedłużenie debiutanckiego kontraktu na maksymalnych możliwościach finansowych, także tutaj nawet nie ma Taylor pola do popisu i nawet nie ma potrzeby, żeby takich zabiegi uskuteczniać. No, nie ma potrzeby, czy nie ma możliwości. Sytuacja jest taka, że jak nie damy mu maksa, to będzie to odebrane bardzo negatywnie, nie tylko w środowisku Timberwolves, ale w całej lidze, tak? Więc no, trzeba wierzyć w rozwój Townsa, a tym, że przez miesiąc chce się zregenerować, to wiesz, nie kierował mi się tym aż tak. Jeżeli faktycznie potem wróci do treningów z podwójną intensywnością, to da się to wszystko nadrobić. Do sezonu jeszcze długa droga. Kluczowe, w jakiej formie się stawi na obozie przygotowawczym i też, czy wiesz, czy nie będzie przetrenowany, będzie w stanie znowu zagrać większość swoich meczy. Czy opuścił jakiś w tym sezonie, bo nie pamiętam. Chyba znowu żadnego, tak? Nie, maszyna. Nic. No właśnie, to w porównaniu właśnie z Embiidem, no to rzeczywiście to jest coś, co, że tak powiem, widać, że zna swoje ciało. I to jest też akurat atut, jeszcze wróćmy na chwilę do Wigginsa, bo to też trzeba pamiętać, że Andrew chyba też właściwie gra mecz w mecz i nie przypominam sobie jakiejś jego dłuższej przerwy od początku kariery. Mam tutaj, opuścił jeden mecz przez 4 sezony. No, to możemy spekulować, czy to wynika z ich jakiegoś, nie wiem, zachowawczego stylu gry, czy z tego, że po prostu dobrze znają swoje ciało i wiedzą, jak trenować, czy ze szczęścia. To są wszystko, wiesz, to milion czynników się na to składa, ale nie zmienia to faktu, że więcej jest pożytku z gracza, który ciągle gra. Dlatego też taką silną pozycję w lidze ma nasz Gortat, nie? Mimo, że nie jest jakimś super finezyjnym graczem, ale wiadomo, że można zawsze na niego liczyć i po prostu wywiąże się ze swojego zadania mecz w mecz, także tutaj akurat bym bardzo mocno docenił naszych graczy i zważywszy, że od 2 sezonów grają pod Tipsem, także to też trzeba brać pod uwagę, to już w ogóle szacun, jakieś tam chore minuty pod 37 na mecz, tak? I dalej dokładnie, dają radę, dokładnie, więc, także więc nie zwalałbym żadnej winy tutaj na jakiś brak reżimu treningowego w wakacje. Mówię, najważniejsze będzie, w jakiej formie będą na obozie przygotowawczym, pre-season i starcie sezonu. A teraz to każdy, jak trenuje, to każdy ma tam swoje metody i to może być zupełnie indywidualna kwestia. Także tym bym się nie kierował. No podczas tego obozu też ważne będą nie tylko właśnie, wydaje mi się, kwestie stricte fizyczne, tylko także też psychiczne, bo to też tajemnicą Poliszynela jest to, że na linii Jimmy Butler, Wiggins, Kat, no jednak coś lekko iskrzy, a może nawet mocniej. W poprzedni off-season, jak tylko Butler został podpisany, to Kat po prostu za nim biegał, jeździł, latał, wszędzie trenował, było ich pełno, na każdych Instagramach, Facebookach wrzucali te zdjęcia, że oni są razem, że trenują, Wiggins jakby był na bocznym torze. Teraz to tak trochę jakby trochę zima jednak wkradła się w te relacje. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jak się spotkają na tym obozie, wyjaśnią sobie, że jaki jest wspólny cel, do którego chcą dążyć, a kwestie tam kontraktowe, czy Butlera, to czy kwestie, czy my będziemy się zastanawiać po najbliższym sezonie, co zrobić z Wigginsem, to mam nadzieję, że to już będą tematy, których nie będziemy musieli poruszać, bo wszystko pójdzie w dobrą stronę. Trochę nam już czasu zeszło, 40 minuta dobija, myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć te nasze rozmowy. Myślę, że jak na pierwszy raz trochę tutaj padło ciekawych test i wniosków. Chciałbym Wam podziękować za rozmowę, słuchaczom podziękować za cierpliwość przede wszystkim, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, i za nasze ewentualne lapsusy językowe a la trener Nawałka i Rybus, to przepraszamy. Chcecie coś dodać na koniec jeszcze? No nic, no. Panowie i panie, mam nadzieję, ci, którzy tego będą słuchać, dawajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba, co możemy poprawić. I mamy, tak jak mówię, mam nadzieję, że będzie z tego cykl. I promujmy koszykówkę NBA w naszym pięknym kraju, bo to jest ważne, tak? Łączmy się z całość jako fani
niezależnie od tego, jakiej drużynie kibicujemy. Ale oczywiście zapraszam do kibicowania Wolves, bo przecież, przecież jesteśmy najlepsi. Oj, odważna teza. Mikołaj? No dokładnie. Ja jedną rzecz jeszcze mam, Maciek, bo wspomniałeś o Mobambie, że już trenuję, a ja cię mogę zapewnić, że pierwszy mecz z Orlando Magic i tam zjem Bambę na śniadanie. Ja się nie obrażę. Będziecie mogli mnie, mogli mnie z tego rozliczyć i słuchacze też. Ja się nie obrażę. Myślę, że pierwszy sezon to dla Mobamby też będzie zderzenie ze ścianą, bo on też jest swego rodzaju prospektem bardziej. Już właśnie te filmy pokazały, jak Embiid go ustawiał na jakichś tam treningach, ale to myślę, że to pierwszy sezon jeszcze będzie też takim lekkim zderzeniem ze ścianą. Coś jeszcze, Mikołaj, na temat Timberwolves? Nie, wszystko. Dzięki za dzisiaj i mam nadzieję do następnego odcinka. To dzięki wam, chłopaki. Dziękuję wszystkim jeszcze raz, że nas wysłuchali i zapraszam wszystkich do śledzenia profilów twitterowych, facebookowych, wszystkich możliwych Magic Basketball oraz naszego skromnego profilu minnesotatimberwolves.pl. Na Facebooku strona póki co w przebudowie, także zapraszam was na Facebooka, tam w miarę aktualne informacje. Czasem staramy się bawić w jakieś felietony, trochę własnego zdania. Zapraszamy do lektury, sprawdzenia, czym się zajmujemy. Tak, i koniecznie komentujcie, bo czasem naprawdę ciekawe dyskusje wywiązuje się na profilu i zachęcamy do brania w nich udziału. Oczywiście. To dzięki wielkie panowie, dzięki wszystkim, którzy wysłuchali. Do zobaczenia, do następnego razu. Pozdro, do następnego, hej. Dzięki.